Cześć kochani, witam was w ten jesienny, chłodny dzień. Dzisiaj mży, zimno. Kochani, było dużo próśb, żeby pokazać wam magazyn, żeby tam zerknąć, bo chcecie zobaczyć, może wam tam coś w oko wpadnie. No to co, zapraszam, chodźmy. Zajrzyjmy do środka. Ani z góry was przepraszam za bałagan. Trochę tu już i tak ogarnąłem, bo było tutaj tyle kartonów, różnych papierów, gazet. Tak pokażę wam może pomalutku te regały z tymi przedmiotami, które tutaj się znajdują. A nóż widelecko, może panie coś w oko. One już były niektóre też pokazywane, te przedmioty. Niektóre nie. Trzeba niektóre też pokompletować. Jeszcze została jedna gąska, albo jakiś ptak, nie wiem, z tego murala, pamiętacie? No, też jeszcze się znalazła. Tutaj kotek Goebbela. Jest też bardzo ładny krzyż z rzeźbą Chrystusa. Pokażę za tutaj, o. Ceramika, jeszcze szkła, trochę też tutaj macie wazon, tarnowiec. Zajrzymy do tyłu, o, jakiś talerz jeszcze tam jest, też wazony. No, trochę tych rzeczy jeszcze tutaj jest, ale też będziemy je sukcesywnie pokazywać. Będą też wystawiane na Aranart i na aukcjach. Te talerze Rosenthala z motywem świąt chyba pójdą właśnie w piątek też na live'a. No, zobaczymy. Pamiętacie, te talerze 4 pory roku, cały zestaw. Dobrze, idziemy dalej. Mam jeszcze piękny zegar, ale też muszę po prostu te łańcuchy zawiesić. Uruchomimy go. Co jeszcze? Tam są też talerze w tych kartonach Goebbela, kryształowe. Lampka piękna też, kaperylowska. Waza na pącz. No i Rosenthal. Thank you.
jeszcze odważnie, tyle że do tego zegara. No trochę bałaganu jeszcze jest. Jak to w magazynie. To jest chyba Włocławek, z tego co pamiętam. Mamy też fajny zestaw. Serwis. Też Rosenthal z tyłu. Wielki młynek do kawy. Cytra. Tu jeszcze jakieś kartony, też nie rozpakowane, ale chyba szkło, z tego co pamiętam. Modele samochodów. Jeszcze też niektóre w kartonach. No mówię, dużo rzeczy z tego magazynu też było prezentowanych. Potem one są wystawione na Aran Art, na aukcję. No i wędrują z powrotem do magazynu, żeby po prostu tutaj poczekać na swoją kolej. Też młynki. Tu mamy też lampkę z PRL-u, też prezentowaną. Pudełko metalowe. Tutaj słuchajcie, są jeszcze rzeczy takie do przejrzenia albo niekompletne w kartonach, jak widzicie. Też stary zegar, który sobie wisi. Tutaj kolejny. Samowar. Tą lampę też kiedyś pokazywaliśmy, witrażową. Też jeszcze jest. Co armia żołnierzy synowych. U nas już święta, zobaczcie, już choinki przygotowane, poubierane. Zajrzyjmy pod stoły. Maszyna Singera, zegary, które są jeszcze też do przejrzenia. Wkrętarka, słuchajcie, która mi jest co chwilę tutaj co rusz potrzebna. Tutaj mamy jeszcze takie dwa regały,
wrzucać to wszystko do posortowania. Dobrze. A tu nas tam w środku jeszcze stoi stół. Te wszystko do segregowania, do posegregowania. Tylko to malutko pokażę. No dużo szkła. Ale też innych rzeczy. Po prostu brak miejsca i to wszystko tutaj jest poukładane. No i tak w skrócie wygląda ten nasz magazyn. Już teraz troszeczkę odkopany. Kochani, dziękuję. Pokazałem Wam magazyn, który chcieliście zobaczyć, bo dużo próśb było właśnie, żeby pokazać, co w tym magazynie. Może akurat coś ciekawego, więc Wam pokazałem. Zapraszam Was oczywiście na live'a w piątek o godzinie 18. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.